pasjonat sportu walki jak Psurma, a ze mną jest Laura Grzyb, zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku, proszę Państwa. Witam Cię, Laura. Cześć, witam. Laura, jak Ci się boksowało na kieleckim ringu? Jak w ogóle emocje? No cudownie, miałam coś do udowodnienia publiczności, promotorowi, samej sobie i myślę, że to zrobiłam, udowodniłam, że stać mi na więcej. Jak najbardziej. Zauważyłem, że bardzo dużo z kontry tutaj biłaś, cofałaś się do tyłu na wstecznym i próbowałaś tam z kontry właśnie celować. Czy taki był właśnie plan na tą walkę? Plan był taki, żeby wygrać. Wygrałam, więc plan został zrealizowany. Co do kontry, no ja jestem zawodniczką, która boksuje najmocniej z kontry. Zawodniczką, która lubi ringowe szachy, która pracuje na nogach. To dzisiaj pokazałam i to jest klucz do zwycięstwa w moim wykonaniu. Mam takie pytanie do Ciebie. Dużo sparowałem z dziewczynami z kadry, bo widziałem na Twoich social mediach zgrupowania. Jak Ci się z dziewczynami pracowało? Pracuje? W sumie cały czas jesteś tutaj, że tak powiem, chyba w tym temacie. No, ja w ogóle z dziewczynami jestem cały czas w kontakcie. Niektóre dziewczyny z boksu olimpijskiego nadal pomagają mi w przygotowaniach, na przykład Monia Serafin z Katowic, pozdrawiam, dziękuję jej. No jeszcze niedawno byłam zawodniczką reprezentacji, bo z początku roku jeszcze brałam udział w zgrupowaniach, próbowałam z powrotem wrócić do boksu olimpijskiego. No ja z dziewczynami się dogaduję, zawsze też służę pomocą, jeśli będzie taka potrzeba, to chętnie dojadę do dziewczyn na sparingi, dziewczyny mi też pomagają. Także cały czas jestem w kontakcie, zresztą również z trenerem kadry, który był moim trenerem indywidualnym wcześniej, Tomasz Dylak, któremu dziękuję też oczywiście z całego serca za przygotowania. No super, z dziewczynami super, cały czas jestem w kontakcie. Super. Jak w ogóle z wagą? Bo dobrze wiemy, że w sportach walki ta waga jednak jest ważna i trzeba ją trzymać, trzeba przestrzegać się wszystkiego. Jak u Ciebie to wyglądało z tą wagą? Czy robiłaś dużo kilogramów do tego pojedynku akurat? No tak się składa, że teraz zeszłam kategorię niżej do super koguciej, więc musiałam troszkę się mocniej przypilnować, ale ja jestem zawodniczką, która pilnuje wagi przez cały rok. Ja lubię zdrowy styl życia, lubię się zdrowo odżywiać, dbam o to, żeby się dobrze prowadzić, więc nie zapuszczam się. Zawsze dbam o sylwetkę, o swoje zdrowie. No teraz musiałam troszkę docisnąć, te 3-4 kilogramy były do zrobienia na sam koniec, ale bez problemu, Dawid Szarych, mój dietetyk, po prostu tworzy cuda. Super. I ostatnie moje pytanie. Co teraz? Delikatne roztrenowanie, totalny luz i zgrupowania, czy robisz sobie wakacje? No na pewno teraz potrzebuję tydzień, dwa tygodnie odpoczynku. Oczywiście jestem osobą, która nie lubi siedzieć na dupie, więc to będzie taki aktywny odpoczynek. Na pewno wejdzie basen, rower, rozbieganie, na pewno będę się ruszać. Ale tak, zdecydowanie potrzebuję odpocząć, a później no mam nadzieję, że ruszymy z wakacyjnym mocnym obozem. Mi są potrzebne sparingi, mam nadzieję, że uda się wyjechać do Anglii lub do Stanów, sparować, jeszcze raz sparować. Super. Dla pasji sportu walki Laura Grzyb, Jakub Surma, dziękujemy bardzo. Portalu ponownie dla portalu Pasja Sportu Walki Laura Grzyb, dogrywka. Laura, już mój kolega redakcyjny pytał Cię o sprawy techniczne boksu, a ja bym chciał również, żeby kibice, szeroko pojęci kibice sportu walki Cię bardziej poznali. I zapytacie nieco inne pytania, czyli pierwsze pytanie, jak zaczęła się Twoja pasja sportu walki dla portalu Pasja Sportu Walki? Jakbyś mogła się cofnąć w czasie i opowiedzieć? Ja w ogóle od dziecka byłam związana ze sportem. Rodzice dbali o to, żebym gdzieś tam miała w życiu aktywność fizyczną. Najpierw biegałam, trochę uprawiałam judo, później grałam w tenis stołowy. Tenis stołowy? Tak, dokładnie. I koleżanki... Jak moja siostra? Tak, zarąbisty sport. Polecasz również tenis stołowy? Oczywiście. No jaki trzeba mieć, może tak nieco, na razie, na chwilkę od tego boksu odejdźmy. I jakie uważasz, że trzeba mieć, bym powiedział, właśnie walory fizyczne, żeby uprawiać tenis stołowy? Bo wydaje się, że żadnych, a ja wiem, bo sam grałem w tenis stołowego, że to jest nie do końca prawda. Tak, to jest na pewno sport szybkościowy, trzeba mieć dobre oczko, refleks, szybkość reakcji, ale tak naprawdę sport jest dla każdego i każdego dzieciaka bym wysłała dzisiaj na jakiś sport. A jak się zaczęła, bo mówiłaś jeszcze, właśnie wcześniej mówiłaś judo, to była taka, takie, można powiedzieć, że uprawianie judo bardziej w formie takiej fanowskiej, dziecięcej. Dlaczego nie poszłaś na przykład w judo? Tak, nie, bo to było za dzieciaka, ja tak naprawdę szukałam swojego miejsca i tak naprawdę jak poszłam na boks, to po pierwszym treningu wiedziałam, że to jest to i już byłam pewna na 100%. Myślisz, że to jest taką prawdziwą esencją sztuki bokserskiej? Esencją sztuki bokserskiej? W boksie chodzi o to, żeby obserwować, żeby wyczuć słabe strony. Dokładnie, głowa jest najważniejsza w boksie. Nie chodzi o duże mięśnie, nie chodzi o pięści, tylko o to, żeby obserwować i wykorzystać błąd przeciwnika. To jest esencja.
Uważam bardzo podobnie, natomiast w takim razie, czy ty jako kobieta nie obawiasz się, że dostaniesz kilka ciosów więcej? Ja znam wielu pięściarzy, którzy tak naprawdę mając 5 minut swojej sławy, później kończąc karierę, dzisiaj są ludźmi często bardzo rozbitymi, mają problemy z mową, z pamięcią. Nie masz takich obaw w głowie? Nie, nie chcę dzisiaj o tym myśleć. Chcę się spełniać swoje ambicje sportowe, swoje marzenia i nie chcę dzisiaj o tym myśleć, co będzie kiedyś. Jestem pod kontrolą lekarzy, mam wokół siebie ludzi, którzy o to dbają. Jeżeli coś będzie nie tak, to oczywiście zdrowie jest najważniejsze i wtedy zrezygnuję. Dzisiaj jestem zdrowa, w pełni zdrowa, nic mi nie jest, nic mi nie dolega. Więc świetną zawodniczką przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Zapytam również, jak jeszcze mam takie dwa pytania. Jak oceniasz dzisiaj, jeśli chodzi o rynek sportu walki? Dzisiaj jest dużo freak fightów. W jaki sposób ty byś chciała ludzi zainteresować, ale do zainteresować boksem, pięknym, analitycznym sportem, gdzie jest ważne myślenie, gdzie nie ma tej, przepraszam za wyrażenie, ale takich rynsztoków często, co było na wielu garach freak fightowych i tak dalej. Jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o trenowanie boksu i rynek freak fightowy? Jeżeli chodzi o freak fighty, nie mam nic przeciwko, niech każdy robi to, co lubi. Mnie to na ten moment nie dotyczy, więc nie chcę tego komentować, do tego odbiegać. Jeżeli chodzi o boks, myślę, że powoli zaczynam przekonywać kibiców, że boks kobiet może się podobać. Myślę i nie boję się tego powiedzieć, walczę jak facet, wiele osób o tym mówi i będę udowadniać z walki na walkę, że się da, że kobiety potrafią boksować, baby się biją i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będę przyciągać na halę. Kto jest twoim sportowym wzorem? Bokserskim sportowym wzorem, oczywiście Katie Taylor, niesamowita Irlandka, niepokonana, od zawsze na zawsze. I pytanie ostatnie, jakbyś mogła powiedzieć, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze w życiu? W życiu? Jakie przysłowie na przykład? Najważniejsza w życiu dla mnie jest rodzina i zdrowie moje i moich bliskich i to się nigdy nie zmieni i to zawsze będzie na pierwszym miejscu. Dziękuję serdecznie dla portalu Pasja Sportu Walki Laura Grzyb.